No i tutaj na moment się zatrzymajmy. Nie pojechałem pociągiem. Dlaczego? Bo mi uciekł. Zabrałem się z jakimś Ukraińcem, co to jechał busem, bo pojechałem usługą BlaBlaCar, ale okazało się, że byłem w Warszawie później niż chciałem, byłem wkurzony, także nic z tej drogi nie mam. Może od razu przenieśmy się do, no, faktycznej wizyty. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient to believe. They'll see with the negativity. But I just slide right by that. Cześć, witam was serdecznie, Rafał Rulski z 4Race'a. Wszystko zobaczycie u Markwiza na kanale. Z Markwizem pokażemy to, jak budujemy symulatory wyścigowe profesjonalne w 4Race'ie. Zapraszamy was do nas, żebyście wszystko o wszystkim się dowiedzieli. Dobra, może przedstawię się na początek. Kim jesteś? Co robisz? Witam was serdecznie, Rafał Rulski, założyciel 4Race'a i Rulski nazwy. Słuchajcie, budujemy u mnie symulatory profesjonalne, które pomagają nam w doskonaleniu techniki jazdy w różnych dziedzinach. W rajdach, w wyścigach, w driftingu, na go-kartach. To jest po to, żeby doskonalić technikę jazdy, poznawać tory, trenować ręce oraz nogi na tych pedałach, które zobaczycie w naszym materiale. No dobra, powiedziałeś, że symulatory 4Race służą do doskonalenia jazdy i tak dalej, no ale wiadomo, do tego służą samochody w świecie realnym tak naprawdę. To zamawiając u ciebie stalaż, powiedzmy, że chcemy mieć wykonaną usługę przez ciebie, to co tak naprawdę dostanę? Słuchajcie, w naszej usłudze dostajecie tak, cały stelaż wraz z wszystkimi podzespołami, które są potrzebne do tego, by móc cieszyć się nauką i wszystkimi innymi aplikacjami, które są w tym naszym komputerze, w tym całym naszym rigu, w tym naszym symulatorze, czyli fotel, kierownica, baza pod kierownicę, wyświetlacz, monitor ręczny, sekwencja, pedały, komputer, wszystkie LEDy, które są podświetlają nam symulator, po to, żeby trochę, jak jest włączony monitor, nasz wzrok nie męczył się aż tak bardzo, że dostaje to białe światło z monitora. To są wszystkie rzeczy, które są potrzebne w symulatorze. No dobra, to może teraz powiesz, co nasz symulator zawiera. Mam tu na myśli cały osprzęt, czyli bazę kierownicy, skrzynię biegów ręczne, pedały i tak dalej, bo generalnie mamy tutaj wielu producentów, jak widać w sumie. Jedyne, z czego korzystamy, jeśli chodzi o bazę kierownicy, z najlepszej moim zdaniem firmy, która jest SimCube, która ma moc w sobie 20 Nm. Nigdy nie gramy na takiej sile, bo byśmy mogli sobie połamać ręce. Nie działa to. Wszyscy mniej więcej włączają 50%, nawet może trochę mniej, bo to chodzi o siłę skręcania, po prostu siłę skręcania kierownicy, która jest podłączona do tej bazy. Hamulec ręczny, sekwencja, pedały, button box, wyświetlacz od pedałów, w którym mamy tutaj różne możliwości ustawiania sobie twardości tych pedałów pod każdy samochód, który sobie ustawiamy. Wyświetlacz, dashboard, który jest za kierownicą. To wszystko jest robione przez mojego inżyniera po politechnice, po mechatronice i robotyce, który sam handmade został wykonany tutaj w Polsce. Dobra, fajnie, słuchałem, podoba mi się. Jak się z tobą skontaktować, żeby coś takiego kupić? Gdzie? Słuchajcie, jest wiele rodzajów kontaktu z nami. Oczywiście teraz mamy wiele dostępnych kanałów, więc zaczynamy od Facebooka. Na Facebooku mamy 4Race'a, Rafał Rulski Official. Na Instagramie mamy 4Race'a oczywiście też, 4Race Official. Możemy wejść na dwie strony internetowe www.4race.com.pl bądź rulski.pl. I tam są numery telefonów bądź maile. Piszecie, dzwonicie,
a ja wam wszystko opowiem, bo to jest najlepszy kontakt, jeśli możemy porozmawiać, poznać danego człowieka, który chce kupić, i o to w tym wszystkim chodzi. No dobra, to ostatnie pytanie. Jak mnie w sumie poznałeś? Najlepiej na świecie. Siedziałem kiedyś, byłem na wyjeździe służbowym. Wieczorem siedziałem, dłubałem coś w komputerze. Po prostu chodziłem po różnych stronach internetowych, szukałem rzeczy, ludzi, którzy będą mogli razem ze mną dzielić ten świat sim racingu, robić te fajne rzeczy, które wydaje mi się są fajnymi rzeczami, i będziemy mogli porozmawiać nie tylko w symulatorach, ale o wyścigach samochodowych, rajdach, driftingu. No i tak spotkałem w pewnym momencie Oskiego, który odpisał ode mnie od razu na moją wiadomość, podał mi numer telefonu i w tym samym dniu, chyba w tej samej godzinie, zaczęliśmy już rozmawiać przez telefon, więc to była fantastyczna sprawa. Znamy się już ponad rok, a mam nadzieję, że jeszcze długo, długo będziemy się znali. Dobra, słuchajcie, bo tu gadka gadką, pitolenie pitoleniem, a trzeba wam pokazać konkrety, więc trzymajcie się i za chwilę się znów widzimy. Halo, halo, próba mikrofonu, tak, odzywam się, ja, Oskar, witam wszystkich serdecznie, tak, pojechałem do Warszawy przetestować symulator 4Race, teraz prowadzi Rafał, no ale spokojnie, za jakiś czas ja się zamienię z nim, tak, że będę mógł również wam pokazać moje jakieś odczucia. No słuchajcie, jest to high-endowy już symulator, jaki możecie sobie kupić, bo owszem, macie możliwość, wszystkie linki macie w opisie, pamiętajcie o tym, jest to reklama, ale nikt mi za to nie zapłacił, od razu mówię, ja współpracuję tutaj z Rafałem, robimy to wspólnie, także przyczyniam się również do powstania tych wszystkich symulatorów, jakby nie patrzeć moim trochę doświadczeniem, jak już posiadam w graniu na komputerze. Poklika w te komputery i chce 3000 zarabiać. No wiecie jak jest. Symulator jest już high-endowy. Na monitor nie patrzcie, bo on jest tutaj puknięty. Po prostu w transporcie pierdyknął się monitor o kant tam chyba szafki czy coś, no i się wylał. Ale jest to nasz testowy egzemplarz, także wy nie będziecie mieli, kupując to, rozwalonego monitora, bo monitor będzie nowy. No, my testujemy u siebie, więc musimy na czymś pracować. No ale słuchajcie, mamy tutaj gadżety firmy Another Way. Jest to polska firma prowadzona przez Adriana. I słuchajcie, to już są rzeczy high-endowe. Tak, to już są rzeczy high-endowe, jakie możecie sobie kupić. Skrzynia biegów, hamulec ręczny, button box oraz pedały, które widzicie z tym wyświetlaczem, który pokazuje ich dane, oraz możecie sobie zmienić profile. Są one oczywiście na load celu, no to już można się tego spodziewać, i są to sprzęty najwyższej jakości. Nie musicie się martwić, w ogóle to nawet nie ma o czym gadać, że wiecie, połamie się wam, czy zepsuje cokolwiek. No nie ma po prostu takiej fizycznej możliwości, ponieważ jest to z litego metalu, no jest to po prostu pancerne i trzeba mieć dość dobry staż albo dość grube biurko, żeby móc sobie jakkolwiek to przyczepić, przykręcić i tak dalej. Jestem naprawdę zadowolony. Testując to, miałem wrażenie, że korzystam z bardziej profesjonalnych rzeczy, powiedzmy już, które mogą leżeć nawet w samochodzie rallye, w samochodzie wyścigowym, bo czuję, że no, oczywiście prędzej rozwali się blacha, do której to jest przykręcone, aniżeli samo urządzenie. No i jak żeby inaczej, ja też musiałem usiąść do tego stanowiska, żeby wam pokazać, co się z czym je. Słuchajcie, no czym ja mogłem się zainteresować na tym stanowisku, w sensie z jakiego wyścigu? No oczywiście, że drift. Jechałem różnymi autami, słuchajcie, jechałem M392 i jechałem chyba Nissanem 180SX z paczki WDT, o ile dobrze pamiętam. No i driftowałem na kierownicy ze spłaszczonym wieńcem. Niestety nie mieliśmy okrągłej kierownicy, żeby ją podmienić, koła kierownicy, ale generalnie i tak było fajnie. No da się driftować na kierownicy ze spłaszczonym wieńcem, jak widać. Jest to trudniejsze, bo w momencie obrotu kierownicy do góry nogami, no to tak średnio idzie ją złapać od dołu fajnie, nie? Tak jakbyśmy chcieli. Ale za to baza SimuCube robi swoje, bo często wyprowadzała mnie dobrze z tego poślizgu, bo odpowiednio szybko się obraca. No i wszystkie siły, jakie czułem, są bardziej realne niż te, co mam w domu na Thrustmasterze. Ale to jest raczej oczywiste, mamy tu 20
20 Nm, mamy tu Direct Drive, czyli bezpośredni odczyt z naszego koła do silnika. No jest to nieporównywalnie lepsze od tego, co mam u siebie na co dzień w domu. Co do skrzyni biegów i ręcznego, bardzo dużo mi w sumie dały, bo skrzynia biegów sekwencyjna fajnie współgra z driftowozem. No i hamulec ręczny, który jest mocny, który jest twardy, bardzo dobrze w sumie się go zaciska w momencie, kiedy jedziemy te 200 na godzinę. Mogę go zacisnąć z całej siły, no i nic się nie stanie, bo się nic nie popsuje, nie? W sensie koła się zablokują, to wiadomo, no ale z ręcznym się nic nie stanie. Co do pedałów, to jest tu zupełnie inny feeling niż mam w domu. Ojeju, to jest inny świat, słuchajcie, niż to, co mam w Thrustmasterze. Tutaj chociażby skok pedałów, tak, od 0 do 100 jest o wiele większy niż to, co mam tu w domu. Tu w domu na Thrustmasterze wystarczy ruszyć opuszkami palców, już macie wciśnięty cały pedał do podłogi, a tutaj niestety nie. Tutaj musicie wyprostować bardziej nogę, żeby docisnąć do końca, co ma się bardziej ze światem realnym, no bo nie oszukujmy się, w świecie realnym pedał gazu raczej nie ma pracy na poziomie 5 cm w głąb, no tylko jest to troszeczkę więcej, nie? Jest to głębiej więcej, także trzeba tą nogę troszkę wyprostować i tutaj jest o wiele lepsze. No już nie wspominając o hamulcu, który jest na load celu. Dobra, my tu pitu pitu, a ja mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, aby odwiedzić linki z opisu do ForRace'a, do Rafała. Wiecie, jak już zdobyć taki symulator kompletny. Jeżeli chcecie, no to zapraszam do wiadomości do Rafała. Ja się na dzisiaj z wami żegnam, standardowo widzimy się w następnym filmie na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!